Nazywam się Jane Seymour i jestem ukochaną żoną Henryka VIII. Tak naprawdę kochał tylko mnie. Urodziłam się w jednej z najlepszych angielskich rodzin i na dwór trafiłam jako 20-latka. Byłam damą dworu królowej Katarzyny, a później królowej Anny. No i będąc na dworze, Henryk zwrócił na mnie uwagę. I zakochał się. Chcąc zapewnić sobie moją przychylność, podarował mi sakiewkę z pieniędzmi, ale nie przyjęłam jej, bo dla mnie liczyła się prawdziwa miłość. Anna Boleyn. No nie skończyła najlepiej, prawda? Przyznaję, było w tym trochę mojej winy i mam wyrzuty sumienia. Ale wiecie, no Anna była prawdziwą tyranką i doprowadzali się z Henrykiem do szału, przez co wszyscy na dworze bezustannie drżeli o swoje życie. Przy mnie był zupełnie inny. Był łagodny. No dobra, łagodny jak na paranoicznego i chimerycznego furiata. Przywrócił do łask swoją córkę Marię, otoczył opieką Elżbietę i przeżył parę miesięcy w spokoju, o co zapewniło parę miesięcy spokoju całej Anglii, a wierzcie mi, że w tych czasach to naprawdę spore osiągnięcie. No i urodziłam mu upragnionego syna, Edwarda. 12 dni później umarłam. Cały kraj pogrążył się w żałobie. Trwałam przy Henryku jak głaz. Moja miłość była jak głaz.